Chrystus zmartwychwstał. Przeżywamy dziś radość szczególną, radość paschalną. Wynika ona ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Nie ma go tu, albowiem powstał, jak też powiedział. Chrystus powstał z martwych, jako pierwszy z tych, którzy umarli. Jest to triumf Króla Wszechświata, Syna Bożego i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako Jego uczniowie wzywamy. Gdzie jest, o śmierci, Twoje zwycięstwo, gdzie jest, o śmierci, Twoje żądło? Szatan zostaje pokonany, a rodzaj ludzki napełnia się radością. Chrystus zmartwychwstał i upadły demony, radujcie się! Wzywa święty Jan Chryzostom. Ten dzień, nasza Pascha, jest świętem świąt. Stąd wynikają chrześcijańska radość, pocałunki i gotowość przebaczenia tym, którzy nas nie lubią. Ten radosny nastrój chrześcijanin zachowuje aż do pięćdziesiątnicy, pomaga on zapomnieć o szarości życia, o naszych troskach i problemach. W dwóch słowach. Chrystus zmartwychwstał wyrażony jest cały nasz skarb duchowy. Jest on szczególnie drogi i cenny, te dwa słowa wypełniają radością naszą duszę. W nich odbija się istota wiary, wszystko, czym oddycha i żyje nasz naród prawosławny. To one przenoszą nas do Ziemi Świętej, gdzie spełniła się ta radość, którą dzisiaj przeżywamy. To tam miało miejsce Jego narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie. To On, zmartwychwstały Chrystus, pozwolił, kolejny raz, na przybycie do naszej cerkwi, na polską ziemię, świętego ognia, który corocznie zstępuje w grobie pańskim w Wielką Sobotę. Ten ogień uświęca całą ludzkość, uświęca naszą ojczyznę, jej mieszkańców, uświęca wszystkich, którzy w paschalną noc w swoich świątyniach wraz z aniołami śpiewają. Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu, aniołowie wychwalają na niebiosach, a nas na ziemi uczyń godnymi, by wychwalać Ciebie czystym sercem. Czyż może być większa radość niż radość paschalna? Pomyślmy o tym i dziękujmy Bogu za ten dar. Zmartwychwstanie Chrystusa to zwycięstwo. Jakże bliskie powinno być to pojęcie każdemu człowiekowi wiary. Chrześcijanin bowiem powinien zawsze dążyć do pokonania wszelkich przeciwności, prób i doświadczeń, których przezwyciężenie przynosi radość. Zawsze pamiętajmy, że po poniżeniu i krzyżu nastąpiło zwycięstwo. Chrystus to Pascha. To On swoim triumfem daje współczesnemu światu pełnemu pesymizmu, rozczarowań, doświadczeń wszelkiego rodzaju rzeczywistą nadzieję, oferuje życie w pełni. To On mówi. Bądźcie mężni, to ja jestem, nie bójcie się. Jest On życiem, drogą i prawdą. On przyszedł, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, wierzący we mnie choćby nawet umarł, żyć będzie. I każdy żyjący i wierzący we mnie nie umrze nigdy. Chrystus zmartwychwstały jest dla nas wzorem we wszystkich przejawach naszego życia. Jemu zaufajmy. Żaden ból i doświadczenie nie są straszne dla tego, kto przyjął wieczną prawdę, Chrystusa zmartwychwstałego. On zwyciężył szatana, dlatego wszyscy prawdziwie wierzący w Chrystusa zwyciężają. Pomimo upadków i zła, które rozlewa się po świecie, wierzymy, że na nasze pozdrowienie. Chrystus zmartwychwstał. Niebo i ziemia, morze i ląd odpowiadają. Prawdziwie zmartwychwstał. On, zmartwychwstały Pan, mówi. Radujcie się, nie bójcie się. W święte dni Paschy pójdźmy do naszych bliźnich tak samo, jak uczyniła to święta Maria Magdalena, która widziała Pana, jak Łukasz i Kleofas, którzy powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy byli z nimi i opowiadali o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. To wszystko napełnia nas radością duchową, która powinna utwierdzać w naszych sercach wiarę i miłość do zmartwychwstałego Pana, swojej cerkwi i naszych braci i sióstr. Bądźmy godnymi Jego przyjęcia w niezachodzącym dniu Jego Królestwa. Wzruszony skalą odzewu z prośbą o modlitwę za moje zdrowie, chciałbym z głębi serca podziękować hierarchom, duchowieństwu, wszystkim wiernym naszej cerkwi i każdemu z osobna za pamięć o mnie oraz modlitewne wsparcie, którego doświadczam każdego dnia. Przywołuję na wszystkich Boże błogosławieństwo i otaczam każdego modlitwą. Żywię nadzieję, że już niedługo będzie nam dane wspólnie modlić się i wychwalać zmartwychwstałego Chrystusa. Z uczuciem radości paschalnej pozdrawiam paschalnym pozdrowieniem Chrystus zmartwychwstał. Pełnię naszej cerkwi, wszystkich wiernych ze świętym, pełnym światłości dniem, źródłem naszego życia i nadziei, zdecydowania i wyznawania świętej wiary w zmartwychwstałego Chrystusa, życząc. Aby żadne moce otchłani nie odciągały nas od miłości Bożej. Niech zmartwychwstały Pan będzie radością dla każdego z nas na każdy dzień. Chrystus zmartwychwstał.
prawdziwie zmartwychwstał. Sawa, metropolita warszawski i całej Polski.